Jak zorganizować dodawanie zespołów w Microsoft Teams? Zwykle jest tak, że są dwa typy zespołów. Jeden typ zespołu to jest zespół dla nauczycieli. Przeważnie jest to zespół typu rada pedagogiczna, nauczyciele, pokój nauczycielski i tym podobne. I to jest zespół, do którego należą wszyscy nauczyciele. Czasami się zdarza, że są takie zespoły typu poloniści, matematycy itd., itd. I to jest jeden rodzaj zespołów. Drugi typ zespołów to są zespoły, w których uczymy dzieci. No i teraz przeróbmy sobie właśnie ten taki wariant, że ja już mam utworzony zespół rada pedagogiczna, mam tam dodanych nauczycieli. No i teraz zalogowałem się jako jeden z nauczycieli. Uczę matematyki. Załóżmy, że są to klasy 5A, 5B, 5C, 5D. I dodatkowo jestem wychowawcą klasy 5D. No i na przykładzie teraz tego swojego właśnie wychowawstwa pokażę Wam, w jaki sposób moim zdaniem się powinno podchodzić do tworzenia zespołów. Mianowicie, uważam, że podstawą w ogóle sukcesu jest to, żeby osobą odpowiedzialną za skład swojego zespołu, za swoich uczniów, za swoje klasy w Teamsach był wychowawca. No i w związku z tym, że ja jestem niby to wychowawcą klasy czwartej, klasy 5D, no to dodam sobie zespół dla klasy 5D. Będzie to zespół tylko i wyłącznie taki zespół techniczny, powiedziałbym to w ten sposób, który będzie służył do tego, żebym pomógł innym nauczycielom przedmiotowym tworzyć ich zespoły przedmiotowe. No już Wam pokazuję, jak to by działało. Tworzę sobie zespół, czyli utwórz zespół, niech będzie, że zajęcia. I zespół nazywam w taki sposób, jak się umówię w szkole, że nazywamy zespoły takie klasowe. Zespół klasowy, umówiłem się, że tworzymy w ten sposób, że sobie wpisujemy klasa, 5D i później w nawiasie rocznik. Klasa 5D 2020-2021. Co się dzieje dalej? Tak jak Wam powiedziałem, to nie jest zespół, który będzie mi służył do uczenia dzieci czegokolwiek, tylko to jest taka pomoc dla innych nauczycieli, więc w zasadzie nie przejmuję się tym, co tu jest napisane, byleby to było czytelne dla innych nauczycieli. Umówmy się, że ustaliliśmy taką zasadę w szkole, że właśnie tak tworzymy nazwy tych zespołów. I ja jestem wychowawcą 5D. Idę sobie dalej. No i w tym momencie dodaję uczniów, którzy są w moim zespole. Powiedzmy, Julia Pietrzak, niech będzie. Kolejna osoba, Jan Kowalski. Nie, Jan Kowalski to jest nauczyciel. Jan Pietrzak, dobra. Kolejna osoba, Oliwia Michalak. I tak dalej, i tak dalej. Dodaję sobie tych swoich, załóżmy, 25 uczniów. Klikam na dodaj. Klikam na zamknij. I w ten sposób stworzył się zespół, w którym są wszyscy uczniowie należący do klasy 5D w tym roczniku, czyli w obecnym roku szkolnym. Jeżeli w przyszłości, no i moim obowiązkiem jako wychowawcy w szkole jest to, żeby trzymać w tym zespole porządek, czyli żeby zawsze była w zespole aktualna lista uczniów w mojej szkole. Gdyby się okazało, że na przykład jakaś uczennica dojdzie do tej klasy, no to muszę ją tutaj koniecznie dodać, żeby był porządek, tak? Załóżmy, że dochodzi do nas Lena Sikora. Jak dodaję pojedynczego ucznia do zespołu? Klikam sobie po wejściu do zespołu na te trzy kropki. Wybieram opcję dodaj członka i to sobie wpisuję. Lena Sikora miała być. Dobra. Dodaję. Gdyby zaszła konieczność usunięcia jakiegoś ucznia z mojej klasy, bo zmienił klasę, albo szkołę, albo cokolwiek, no to klikam sobie te trzy kropki, wybieram sobie zarządzaj zespołem, wyświetlam sobie tutaj członkowie i goście, klikam w to, no i tutaj widzę swoich wszystkich uczniów. Tutaj bym normalnie rzecz jasna widział tych 20, załóżmy 5. I powiedzmy, że ta Oliwia już przeszła do jakiejś innej szkoły, już jej u nas nie ma, no to ja ją tutaj z tego zespołu usuwam. Usuwam w taki sposób, że najeżdżam sobie przy jej nazwisku na taki tutaj krzyżyk X,
klikam w to, no i już jej nie mam. I mam tutaj cały czas w ten sposób na tym pieczę, tak? Jednocześnie jestem pewien, że każdy z wychowawców ma taki sam zespół, to znaczy taki sam, w takiej samej konwencji nazywany. I wiem na pewno, że jeżeli będę chciał stworzyć zespół, w którym będę uczył matematyki w 5 A, no to wystarczy, że sobie wpiszę, to będę mógł skorzystać z tego zespołu, żeby nie bawić się takie pojedyncze dodawanie uczniów do zespołu, tylko się posłużyć już tym, co ten wychowawca sobie przygotował. Pokażę wam zaraz na przykładzie. Wracam sobie do spisu zespołów. No i teraz widać, że jestem członkiem już dwóch zespołów. Pierwszy, Rada Pedagogiczna, w której jestem nauczycielem. I drugi, mój zespół, taki techniczny zespół mojej klasy, w której jestem wychowawcą. Nie jest to zespół, którym będzie takim zespołem wychowawczym dla mnie, tylko to jest zespół, taki tylko i wyłącznie lista członków mojej klasy. Licz stałczów mojej klasy, na takie zasadzie. Jeżeli ten zespół stworzyłem i nie mam żadnych zmian w zespole, to mogę o nim w zasadzie zapomnieć do czasu, kiedy się oczywiście zmieni jakaś sytuacja w tej klasie. Zapomnieć w takim sensie, że nie chcę, żeby to taki techniczny zespół gdzieś tam się plątał po spisie zespołów, więc niech on tam gdzieś sobie pójdzie na bok, niech mi nie zasłania moich zespołów, tak? Robię to w taki sposób, to w sensie to wysłanie na bok. Klikam trzy kropki i używam opcji ukryj. No i teraz go nie widzę, natomiast wiem, że jakby coś, to tutaj mam takie coś jak zespoły ukryte i gdyby przyszła konieczność wprowadzenia zmian w tym zespole, dodania ucznia lub usunięcia ucznia, no to tutaj wejdę i sobie zrobię porządek. Natomiast na razie niech on tutaj mi się nie pokazuje. No i teraz w związku z tym, że uczę matematyki w klasie 5 A, B, C i D, to stworzę sobie zespoły takie właśnie do uczenia. No i wiem, że nie muszę dodawać poszczególnych uczniów osobno, bo wychowawcy klasy 5 A, B i C zrobili to samo, co ja przed chwilą zrobiłem z moim zespołem z 5 D. No i w jaki sposób mogłem sobie to zrobić? Ten zespół utworzyć. Klikam sobie dodaj do zespołu lub utwórz nowy. Następnie wybieram sobie utwórz zespół. Wybieram zespół rzecz jasna typu zajęcia. To już będzie taki typowo zajęciowy zespół. I w miejscu, gdzie jest nazwa, tutaj się musimy chwilę zatrzymać, dlatego że, jak pewnie już tam wiecie, Teamsy nie są przygotowane, nie są dobrze, nie obsługują dobrze zmiany klas po wakacjach. Jeżeli stworzę sobie zespół 5 A matematyka, no to będę miał problem we wrześniu, bo ten zespół stanie się klasą 6 A matematyka i będę jakieś tam miał kombinacje ze zmianą nazw, z rozmaitymi tutaj rzeczami. Bardzo sobie rozmaicie ludzie organizują takie zmiany nazw zespołów klasowych po wrześniu i nie ma nam dobrego sposobu, jak to rozwiązać. Natomiast ja sobie wymyśliłem taki sposób, że taki sposób, który spowoduje, że w ogóle mnie to nie będzie interesowało, takie zmiany klas. Nie będę miał stresu po wrześniu, dlatego że nazwę sobie zespoły w taki sposób nie nawiązujący bezpośrednio do klasy, czyli nie nazwę tego 5 A matematyka, tylko użyję tutaj nazwiska słynnego matematyka. Czyli wezmę sobie takiego gościa, który się nazywał Marian Rejewski i będę wiedział, że zespół Marian Rejewski jest zespołem klasy 5 A. I tak sobie zrobię w skali wszystkich swoich klas matematycznych. I jeżeli zespół Marian Rejewski, który teraz jest klasą 5 A, stanie się klasą we wrześniu, klasą 6 A, no to u mnie dalej będzie on się nazywał Marianem Rejewskim, tylko ja będę musiał pamiętać, że to jest teraz zespół 6 A. No i w związku z tym będę miał ciągłość tego zespołu i w ogóle mnie nie będą interesowały problemy związane z zmianą nazewnictwa, a nie z niczym w zasadzie. A przy okazji będę chciał promować naszych matematyków. Jak taki uczeń będzie w zespole Marian Rejewski przez, załóżmy, 5, 6, 7, przez 4 lata, no to zakładam, że po wyjściu z podstawówki będzie kojarzył takie nazwisko. Ja mu tam oczywiście będę przemycał, kto to był ten Marian Rejewski i co on miał wspólnego ze swoimi dwoma kolegami. No i nie ma opcji, żeby taki uczeń po wyjściu ze szkoły nie wiedział, kim jest Marian Rejewski. Jak spotka pytanie na milionerach za 1 000 000 złotych, kim był Marian Rejewski, no to później podzieli się ze mną nagrodą i będę zadowolony. Ha, ha, ha. Dobra, czyli
Nazywam zespół Marian Rejewski. Mógłbym tutaj dać taki opis zespołu, żeby wszystko tutaj było na wszelki wypadek jasne. Natomiast nie robię tego, dlatego że będę wam pokazywał inny spis, stworzymy sobie spis takich zespołów, ale to do tego sobie przejdziemy dalej. Czyli Marian Rejewski, to jest klasa 5A, matematyka. Klikam sobie dalej. I teraz jest moment, w którym przypisuję do zespołów poszczególnych uczniów. Nie będę tego robił ręcznie, typu Adam Wróbel, Aleksander Stebień itd., itd., tylko dodam całą grupę tych uczniów, a posługuję się takim technicznym zespołem, który stworzył wychowawca klasy 5A. Wiem na pewno, jak ten zespół się nazywa, no bo sobie wspólną konwencję ustaliliśmy, więc ja tutaj sobie wpisuję. Klasa, jeszcze mi Teams nie podpowiadają, spacja, jeszcze mi nie podpowiadają, piątka rzymska i już mi podpowiadają. No i sobie wybieram, o którą chodzi o klasę piątą. Mi chodzi o klasę piątą A. Klikam w to i teraz jeżeli kliknę dodaj, to Teamsy pobiorą cały skład zespołu klasa piąta A. Tutaj akurat mam 17 uczniów w tym zespole i mam ich dodanych. I dzięki temu, że wychowawca klasy piątej, taką pracę zrobił wcześniej, to mam problem z głowy, tak? Dodaję sobie zespół klasa piąta B. Zrobię to tak samo. Nazwę ten zespół Jerzy Różycki. Otwórz zespół. Zajęcia. Jerzy Różycki. Idę sobie dalej. I tutaj zamiast uczniów wpisywać rzecz jasna, to sobie posłużę się nazwą klasa 5B. Dodaj. Tu mam 15, ok. Zamknij. I trzeci zespół do kompletu tych panów będzie się nazywał Henryk Zygalski i to będzie klasa 5C. Henryk, żeby nie wyszło, że Henryk, Henryk Zygalski. Zamiast wpisywać uczniów, wpisuję nazwę tego zespołu. Klasa piąta C. No, uczę jeszcze w klasie czwartej, w klasie piątej D. Tutaj już ci trzej panowie wyczerpali ten temat, natomiast jest multum słynnych polskich, znaczy słynnych, właśnie niesłynnych, multum genialnych polskich matematyków, którzy nie są znani, więc dla mojej klasy czwartej, piątej D mam takiego gościa, który się nazywa Stefan Banach. Klikam sobie dołącz, utwórz zespół, zajęcia i wpisuję sobie. Stefan Banach. Dalej. No i tutaj już się posłużę zespołem, który sam sobie stworzyłem, tak? Przed chwilą. Klasa piąta D. Zamknij. Wszystkie zespoły. I mam teraz tak. Piąta A, piąta B, piąta C, piąta D. Potrzebuję jeszcze takiego zespołu wychowawczego, czyli zespół wychowawczy. Dodam go sobie osobno. Pomimo istnienia tego zespołu takiego technicznego, to on niech sobie będzie taki techniczny tylko po to, żeby było listą uczniów. Czyli dodaję sobie jeszcze moich wychowanków w osobnym zespole. Ale chwilowo sobie ten etap pomijam. Później sobie to zrobię. Teraz na tych matematykach się skoncentruję. Żeby to się ładniej tam uczniom wszystko pokazywało, to w ikonkach dodam zdjęcia tych matematyków. Czyli wchodzę sobie do Mariana Rejewskiego i klikam sobie na edytuj zespół. I zamiast wybrać ikonkę z tych tutaj, co są, no to sobie wybiorę zdjęcie tego matematyka. Marian Rejewski tak wyglądał. I teraz mi się właśnie zawiesił komputer, więc brawo.
O, matko, matko. No właśnie. No dobrze, no to zaraz mam nadzieję, że się odwiesi. No i żeby teraz był jakiś porządek i ład w tych zespołach, żeby wszyscy wiedzieli, kto, co to jest za zespół, to nie Jerzy Różycki, to stworzę sobie w Teamsach taką listę w zespole tym pedagogicznym, rada pedagogiczna, listę zespołów, żeby każdy wiedział, co jest czym, tak? Dobra, odwiesi się czy nie? Zamknij program. Nie odwiesi się. To szlak z tym. Zaraz go jeszcze raz uruchomimy. Dobra. To chwilowo nie zmieniam tych miniaturek. Tutaj wstawię sobie miniaturki, tak jak widzieliście, przed chwilą mam takie cztery gotowe, tak? No i teraz zrobię sobie taką listę w Radzie Pedagogicznej. Listę tych zespołów, żeby wiadomo było, o co chodzi. Robię to w taki sposób, na przykład, że wchodzę sobie do plików w tym zespole. Mam katalog rok szkolny i tu sobie stworzę plik, który będzie spisem tych moich zespołów. Klikam sobie na nowy. Wybieram skorosz programu Excel. Tak będzie mi najwygodniej. Tutaj będzie zespoły. Zespoły 2020. 21. Żeby to było najprostsze, jakie może być, to będzie tak. Zespół. Co w nim jest. I kto utworzył. W związku z tym, że do tego arkusza będą mieli dostęp tylko nauczyciele, trochę wam powiększę, nauczyciele, no to jestem pewien, że jeżeli będę robił jakieś grubsze sprzątanie w zespołach, no to jeżeli zostawię tylko te zespoły, które są na tej liście, to reszta inna będzie mogła być usunięta, bo będzie prawdopodobnie jakimiś tam niepotrzebnymi zespołami. No i tak, wiem, że tak, zespół Marian Rejewski, tak? Pierwszy był. To jest piąta A, matematyka. Kto utworzył? Mirosław Grosycki. Nie, wróć, to jest jego wychowawca, czyli Adam Nowak jest jego wychowawcą. Co ja gadam? Oczywiście, że ja otworzyłem. Mirosław Grosycki. No bo ja jestem tym matematykiem tej piątej niby A, tak? Później kolejny zespół. Jerzy Różycki nazywa się. I to jest piąta B, matematyka. I ten sam gość utworzył. I tak sobie tutaj przeciągnę jeszcze do tych dwóch. Tutaj sobie też przeciągnę, żeby było mi szybciej. Zaraz to poprawię. Henryk Zygalski. Klik. I to jest piąta C, matematyka. I Stefan Banach. Z tym, że Banach, a nie Bachach. I to jest piąta demo. I do takiej listy rzecz jasna każdy ma dostęp z nauczycieli. Mogę sobie ją tu już zamknąć. I jakby coś tam trzeba było, to sobie wchodzimy i sobie patrzymy. Zaraz, zaraz. Co to? A, okej, to jest piąta D. Nie jest to taki może super naturalny sposób nazywania zespołów. Natomiast uważam, że jest to super fajny pomysł, gdyż ja jestem jego autorem, po pierwsze. Po drugie, mamy fajny pomysł na promowanie naszych naukowców, których są tysiące nieznanych, zapomnianych, tak? Dobra, to tyle.